Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, błoto, jeszcze raz błoto. Tak nas rozpieszcza dzisiejsza pogoda. Dzisiejsza zima. Muszę sobie dzisiaj trochę osp dorobić, posiekać rzepę bydlakom, bo już jest południe, no i trzeba zrobić obrządek, także idę po rzepę. Zaraz załączamy maszynę, jak usiekam, załączymy śrutownik, będzie sobie mielił. No i co? I tak to wygląda. Nawozy zakupione. Część tutaj, jedna paleta tam. Bo była mała przygoda. Chciałem zrobić sobie taki paleciak pod 60. No, ale niestety nie wytrzymała konstrukcja i się zgiął. No i nie prze... tej palety po prostu nie przeniosłem. Tutaj trzymam rzepę, żeby ona trochę nie przymarzła mi. W tamtej szopie trochę chłodno. Trochę chłodno jest. Takie okazy. Psika kot. Jakiś kot mi kota znowu jakiegoś podrzucili, łazi tutaj. Ja mam swojego mam kota, wystarczy mi jeden. Łazi jakiś. Przyplątał się i... Tacy są ludzie. Wyrzucają gdzie nie bądź, a później przychodzi i człowiek musi się użerać. Kupiony nawóz Saletrosan 26. Saletrosan 26, pierwsza dawka. Salmak, druga dawka. No i co tam jeszcze? Polifoski, kilka worków. I sól potasowa. Jeszcze pod ziemniaki, ale nie wiem. Nie wiem, kiedy ją wysieję. Z tego co się dowiedziałem, trzeba takie coś rozsiewać wcześniej niż przed, tak jakby sadzeniem ziemniaków, żeby jakieś tam te chlorki po prostu się rozpuściły czy coś takiego, nie wiem czy dobrze mówię, ale coś w tym stylu. No. Wywalimy sobie trochę z bębna. Kilka osób mówiło, żebym tutaj dospawał coś, żeby wygarniało. Dobrze by to było, ale niestety tu są takie metalowe wsporniki. No i niestety nie można spawać niczego do środka, bo by bęben się nie kręcił. To jest właśnie taki urok tej maszyny, ale lepiej tak niż ręcznie.
Dobra, tutaj jest trochę ospy. Montujemy worek. Zamontujemy worek. Trzeba przepiąć wtyki. Pójdzie czy nie? Maszyna chodzi. Przężyta. Żyta. To na razie niepotrzebne, to mi będzie potrzebne i to. Przesypiemy pierśnienia. Trochę się dostanie kufelką. A to proporcja dla Lili, trochę tego. Trochę tego. No i dobra. Lili mamy już załatwione, idziemy jej dać. Będzie sobie jadła. Kiedyś szwagier pomógł mi wyrzucić obornik tutaj. Właściwie to... O, zaspaliśmy na żarcie. No idź. Kiedyś mi pomógł wyrzucić. Właściwie to sam przecież wyrzucał. Idź. Idź, drogi Lila. Masz. Lila już duża, sierść piękna, rasowa, rasowy simental, tak? Jesteś? Nie? Ładna jóweczka. No te też kurde buchaje już są na dniach do oddania. No jeszcze trochę podpasiemy i pójdą do oddania.
będzie trochę mniej pracy. No siema. Zaraz przyniosę wam ospy. I dla ciebie. Dla ciebie. Trochę jeszcze tu. Jeszcze trochę. No. No, obiadek, powiem wam, macie dobry. Rzucimy im sianka. No co? O, jaką masz fryzurę. No, nogą już tu będziesz kopał. Tak to wygląda. Kurde, przydałby się jakiś. Do tego wywalania gnoju jakiś automat. Ale no cóż, na dzień dzisiejszy niestety nie ma. Jedz. Jedz. No, zobacz, 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 zobacz. Zobacz jaka, zobacz jaka. Uciekaj. Lila. Lila, bo nie będziesz krową dojną. Się rozwaliło. Dobra. Zamykamy tutaj. Jedz tak. Stodołę trzeba zamknąć. Czekać kury. Dobra, włożymy worek w worek, żeby się mniej kurzyło. Dobra, załączamy. Kurwa. Muszę pas skrzyżować, bo mam inne obroty na silniku. Coś mi się przestawiło to. Dobra.
teraz za bardzo. Chyba sposobem, kurde. Przydałby mi się taki silnik jeszcze jeden. Na 5,5 kW, nawet większy. Żebym sobie mógł go tutaj zrobić na stałe. No bo ten silnik czasami do trajdegi potrzebny. No i to takie, wiecie, jakie. Cześć, piesio. Co? He? Ej ty, piesio. Co jest? Boisz się Sylwestra? Czy nie? Boisz się, no. Idziemy podłożyć do pizza. Nie patrzcie tu na bałagan, bo tego bałaganu tak naprawdę nie ma. To jest taki motyw w filmie. O kurde, mi się wypaliło. Trochę dechu jakiego. Drzewo wystaje. Chyba, że rusztem. Dobra. Hajcy się, dobra, idziemy sprawdzić jeszcze te worki. Jak tam się to mieli. I no, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. O, nie mam siły chodzić tak szybko. Dobra, tam będzie hałas, także tak jak mówiłem wcześniej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Filmik może się ukaże w Sylwestra albo po Sylwestrze, także życzę wam szczęśliwego nowego roku, żeby ten stary rok był zapomniany przez nas, żeby nowy rok był o wiele, wiele lepszy i do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się, cześć!